Serwis Sportowy Kroniki. Rafał Koczyk, witam Państwa serdecznie. To wydanie zdominuje piłka nożna. Rozpoczniemy od 4 czwartej ligi. Trzynasta w sezonie, a piąta w rundzie porażka NA Energii Kozienice. Nasz zespół gubi kolejne punkty, a bezpieczna strefa ucieka. Porażką 0-2 zakończył się wyjazd piłkarz NA Energii Kozienice do Baniochy. W 25. kolejce forbet 4. czwartej ligi nasz zespół przegrał z Orłem. Kozieniczanie bardzo szybko stracili bramkę. Po dośrodkowaniu zrzutu wolnego uderzeniem głową wynik otworzył Cezar Michalak. Była to jedna z nielicznych sytuacji gospodarzy w pierwszej połowie. Energia szukała wyrównującej bramki. Grała dobrze, miała swoje okazje, ale brakowało skuteczności. Po zmianie stron lepiej wyglądali gospodarze. Jednak długo nie mogli podwyższyć prowadzenia. Dopiero w doliczonym czasie gry, po kontrze, w sytuacji sam na sam, trafił Dominik Bartnik. W meczu na szczycie Furbet IV Ligi lider MKS Piaseczno pewnie pokonał Wiktorię Sulejówek 3-0. Wysoko wygrał Oskar. W przysusze 1-5 poległ Płomień Dębę Wielkie. Niespodzianka w Garwolinie. Miejscowa Wilga po serii czterech wygranych Zaledwie zremisowała z ostatnim w tabeli Zamuniem Radom. Wynik 1-1 także w Skórcu. Naprzód podzielił się punktami z Milanem Milanówek. Piąty z rzędu porażki Pogoni i Żerardowianki. Siedlczanie przegrali na wyjeździe z klubem sportowym Raszyn 2-3, a w Żerardowie 4-2 triumfował Tygry z Huta Mińska. Najlepiej punktującym wiosną zespołem pozostaje Mszczonowianka. 3-0 z Mazurem to ich siódme zwycięstwo w rundzie. Faworyt wygrał także w Sokołowie Podlaskim. Mazowia pokonała Podlasie 3-1. Coraz bliżej gry w barażach o awans jest MKS Piaseczno. Przewaga lidera nad Wiktorią wynosi już 10 punktów. Żadnych roszad na miejscach od 3 do 8. Strefę spadkową otwiera Mazur, 31 punktów. Dwa oczka mniej ma Tygrys, a tuż za nim Milan i Energia po 28 punktów. Wyraźną stratę do bezpiecznych miejsc mają kolejne drużyny. Podlasie, Żeradowianka i naprzód. Tabele zamykają Płomień i Zamunie. Teraz A-klasa. Po trzech kolejnych porażkach w końcu dobry mecz drugiej drużyny energii. Kozińczanie pokonali wicelidera tabeli. Cztery wygrane gospodarzy i trzy zwycięstwa gości w dziewiętnastej kolejce A-klasy. Bardzo dobry występ rezerw energii. Piłkarze Artura Gugały wygrali z wiceliderem tabeli 3-0. Bramkarza królewskich pokonali bliźniacy. Dwa gole zdobył Filip, a jednego Bartek Maciąg. Taki sam wynik w meczu pozostałych zespołów Ziemi Kozienickiej, lecz niestety porażki. Stanisławic w Kazanowie, a Magnuszewa w Jastrzębiu. Ósme z rzędu zwycięstwo lidera. Gracja wygrała z akcją 1-0. Bez niespodzianek w Solcu i Siennie. Gryfia pokonała Wisłę 3-1. A zawisza rozbił postęp 8 do 1. Dużo bramek także w starciu iskry ze zwolenianką. Goście wygrali 4-3. W fotelu lidera coraz wygodniej rozsiada się gracja. Przewaga ekipy stczowa nad królewskimi wzrosła do 7 punktów. Trzy oczka więcej tracą akcja i iskra. Energia pozostała na piątym miejscu. Tuż za naszym zespołem zawisza się Cztery ostatnie zespoły przegrały swoje mecze, więc na dole bez zmian. Magnuszew jest 11, 15 oczek. Dalej Wisła, Postęp i Kapę Stanisławice. Odpowiednio 10, 8 i 7 punktów. Na koniec zaproszenie. Trwają zapisy do największej biegowej imprezy w Kozienicach. Bieg szlakiem Króla Zygmunta Starego już w czerwcu. Uwaga miłośnicy biegania. Zapraszamy do udziału w biegu szlakiem Króla Zygmunta Starego. 11. edycja Największego Biegu na ziemi Kozienickiej odbędzie się w sobotę 11 czerwca. Tak jak w poprzednich latach do wyboru będą dwa dystanse: 5 lub 10 km. Start i meta na terenie ośrodka rekreacji i turystyki nad jeziorem Kozienickim. Trwają zapisy do biegu. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną. Przyjmowane będą do końca maja do godziny 18. na stronie czasnachip.pl w zakładce zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, dostępne na stronie kaceris.pl. Organizatorami biegu są Gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy objął burmistrz Gminy Kozienice, Piotr Kozłowski. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję naszym widzom za obecność. Do następnego spotkania.